Dwa razy byłem nominowany z programem Koło Fortuny. Mieliśmy trzecie miejsce, drugie miejsce, a w tym roku osobowość telewizyjna i pierwsze miejsce. W takim gronie, bo to zacne kobiety były, wspaniałe osobowości, ikony wręcz telewizyjne. Katarzyna Dowbor, Dorota Szalęgowska, Marta Manowska, to Dorota Wellman. No, więc co ja mogę powiedzieć? W takim gronie się znaleźć i otrzymać nagrodę, to chyba duży kredyt zaufania, który teraz muszę spłacić. Ja jestem bardzo wdzięczny za każdy głos, za dobre serce, za słowo miłe od widzów, od wszystkich ludzi dobrej woli, którzy mówili, że to, co robię, ma sens i żeby się nie przejmować, nie poddawać. I wydaje mi się, że jeśli chodzi o osobowość, to znaczy, że ludzie lubią mnie za to, że jestem sobą. I nawet jak się czasami gdzieś tam mylę, czy coś się dzieje nie tak, to myślę, że to jest ten urok, że nikogo nie staram się naśladować, tylko robić to po swojemu. Jakąś tam dużą pracę wykonaliśmy w Kole Fortuny w sumie, żeby zyskać popularność programu, naszą, moją i tak dalej, ale rzeczywiście teraz jaka to melodia jest zupełnie inaczej i widzę, że to dało tą możliwość, zresztą same wyniki mówią, prawda, że tutaj się udało wreszcie samemu pójść do przodu i dostać tę nagrodę. To jest wyjątkowa rzecz. I dziękuję wszystkim telewizjom programu, że bardzo mnie wspierają, że mnie dobrze przyjęli, ciepło. Myślę, że ich nie zawiodę. Dziękuję.